Grupa Azoty Coltar to przewoz licencjonowany, spedycja, kompleksowa obsługa bocznic, wynajem pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych, certyfikowane naprawy okresowe, ale przede wszystkim pewność i bezpieczeństwo. Specjalizujemy się w przewozie licencjonowanym surowców chemicznych. Transportujemy kruszywa, materiały budowlane, podkłady, konstrukcje stalowe, maszyny do modernizacji infrastruktury kolejowej. Nasz tabor to lokomotywy, które dzięki modernizacji są przystosowane do wymogów przewozów licencjonowanych po liniach PKP, PLK i innych zarządców. Obejmujemy swoim zasięgiem Polskę południową, południowo-wschodnią, zachodnią i centralną. Sercem naszej spółki jest bocznica kolejowa zlokalizowana na terenie zakładów Grupy Azoty w Tarnowie. To tu odbieramy i wysyłamy transporty. Przygotowujemy składy w dalszą drogę. Bocznica kolejowa to 104 tory o łącznej długości ponad 46 km, w tym 4 zelektryfikowane tory zdawczo-odbiorcze, 150 rozjazdów, 120 przejazdów kolejowo-drogowych różnych kategorii. Pracownicy Grupy Azoty Coltar pracują na bocznicy całą dobę, świadcząc szeroką gamę usług. Każdego roku wykonujemy naprawy główne kilkuset metrów torów i kilku rozjazdów. By poprawić żywotność szyn, iglic, rozjazdów i zestawów kołowych taboru kolejowego, wdrożyliśmy system smarowania szyn poprzez zamontowanie smarownic przytorowych. Posiadamy koncesję na obrót paliwami ciekłymi, ważną do końca 2030 roku dla stacji paliw, która oferuje wysokiej jakości olej napędowy bez biokomponentów w atrakcyjnej cenie, dostosowywanej indywidualnie do potrzeb naszych klientów. Nasze wagi kolejowe typu Trapper o konstrukcji modularnej, poddawane procesowi legalizacji, pozwalają na statyczne i dynamiczne ważenie wszystkich składów, zgodnie z trzecią klasą dokładności OIML. Grupa Azoty Coltar to niezawodny sprzęt, sprawdzone technologie, ale przede wszystkim najlepsi specjaliści, którzy każdego dnia wykonują i nadzorują wszelkie prace związane z utrzymaniem taboru kolejowego, w szczególności wagonów towarowych. Posiadamy uprawnienia do montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów zbiorników transportowych z wyposażeniem do przewozów towarów niebezpiecznych oraz zbiorników cystern z wyposażeniem do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa. Pierwszy etap procesu remontowego to mycie taboru. Skuteczne oczyszczenie wagonu pozwala prowadzić dalsze prace w sposób sprawny i bezpieczny. Tak przygotowane wagony przekazujemy do naprawy okresowej zbiornika i podwozia. Zbiorniki wagonów cystern i ich armatura są poddawane naprawom i badaniom pod nadzorem inspektora transportowego dozoru technicznego na specjalistycznych stanowiskach naprawczych. Wagony towarowe kierowane do odbudowy uszkodzonego poszycia pudła w pierwszej fazie procesu remontowego poddajemy obróbce strumieniowo-ściernej w specjalistycznej komorze śrutowniczej typu Blast Eco PCBE 2166. Kolejny krok to kompleksowe badania, naprawy, odbiory podzespołów i całego wagonu. Na płycie pomiarowej wykonujemy pomiary wózków. Na stanowiskach naprawczych wymieniamy zużyte podzespoły. Naprawiamy uszkodzone elementy wózków wagonowych. Na specjalistycznych stanowiskach prowadzimy weryfikację, naprawę zaworów rozrządczych typu OR-Likon, nastawiaczy klocków hamulcowych Saab oraz zaworów ważących różnego typu. Układ cięgłowo-zderzny diagnozujemy na specjalistycznych stanowiskach do badań urządzeń cięgłowych i zderzaków.
resory piórowe oraz sprężyny śrubowe badamy na stanowisku do badania resorów i sprężyn. Pomiary wykonujemy przy użyciu nowoczesnych technologii zintegrowanych z komputerowym systemem informatycznym. Rewizje i reprofilacje zestawów kołowych prowadzimy przy użyciu stacjonarnej obtaczarki typu UBB-112. Demontaż i montaż łożysk wykonujemy nagrzewnicą indukcyjną wraz z nakładką do rozmagnesowania pierścieni. Używamy wyłącznie certyfikowanych przyrządów wymaganych przy tego typu pracach. Ważną częścią procesu remontowego są pomiary nacisków kół zestawów kołowych wykonywane przy użyciu mobilnej wagi typu PTW-2. Oraz pomiary końcowe prowadzone przez dział kontroli jakości naszej spółki na wyznaczonym torze pomiarowym. Czynności pomiarowe poprzedzają certyfikowany odbiór wagonów przez komisarza odbiorczego, który wystawia świadectwo sprawności technicznej pojazdu, dopuszczając wagony do ruchu zgodnie z przeznaczeniem. Grupa Azoty Coltar to polska marka, która niezmiennie cieszy się zaufaniem klientów. Jesteśmy częścią sukcesu największego w Polsce i jednego z największych w Europie koncernów chemicznych. Swoją siłę opieramy na sprawdzonych procedurach bezpieczeństwa, konkurencyjnych cenach i najwyższej jakości świadczonych usług. Możemy pracować także na Twój sukces. Sprawdź naszą ofertę na coltargrupaazoty.com.